pożar w naszym budynku socjalnym przy ulicy Obóz 8. Dokonaliśmy ewakuacji 5 osób z tego miejsca. Są one umieszczone w noclegowni, czy można powiedzieć w tych doraźnych miejscach noclegowych, które zawsze dla osób bezdomnych mamy na zimę zorganizowane. Otrzymały te osoby stosowną pomoc i żywnościową, i jeśli chodzi o odzież, ciepło i tak dalej. Natomiast po wstępnych oględzinach budynek ten na razie nie nadaje się do zamieszkania, więc będziemy jak gdyby w oparciu o ekspertyzy budowlane albo starać się go wyremontować, albo też ten budynek będzie przeznaczony do rozbiórki.